4 czerwca wspominamy świętego Piotra z Werony, prezbitera i męczennika. Piotr urodził się w Weronie pod koniec XII stulecia, w rodzinie dotkniętej wpływami Katarów. Studiując w Bolonii, zetknął się z dominikanami. Postanowił do nich dołączyć. Stało się to być może jeszcze za życia świętego Dominika Guzmana. Jako dominikański kaznodzieja Piotr działał w Mediolanie, Vercelli, Rzymie i Florencji. W tej ostatniej kontaktował się z 7 założycielami serawitów. Konfraternie mariańskie z Mediolanu, Florencji i Perugii uważały go za swojego założyciela. Piotr głosił kazania przeciwko innowiercom, wyjaśniając prawdy wiary i przybliżając zbawienną naukę wiernym. W roku 1236 został przeorem w Como. Podobne urzędy piastował w Asti i Piacenzie. Podczas pobytu w Asti zajął się założeniem klasztoru dominikanek w Mediolanie. W czerwcu 1251 roku papież Innocenty IV, przebywający w Lombardii, opowiedział Piotrowi, jak wielkie jest jeszcze zagrożenie herezją. Mianował Piotra inkwizytorem dla okręgu Mediolanu i Como. Jako taki dominikanin nigdy nie uczestniczył w procesach. W Niedzielę Palmową roku 1252 obwieścił publicznie, że podejrzani o herezję mają w określonym czasie wyraźnie zadeklarować swoje posłuszeństwo wobec Kościoła. W czasie, gdy powracał z Como do Mediolanu, został napadnięty przez 2 heretyków i zamordowany przez jednego z nich. Nie mogąc mówić, w chwili śmierci wypisał swoją krwią na ziemi pierwsze słowa symbolu wiary – credo. Jego zabójca, Carino, nawrócił się, wstąpił do zakonu kaznodziejskiego i został bratem konwersem. On także umarł w opinii świętości. Innocenty IV ogłosił Piotra świętym już w rok po jego męczeńskiej śmierci. Jego ciało znajduje się w bazylice Santo Eustorgio w Mediolanie. Początkowo jego wspomnienie przypadało na 29 kwietnia. Obecnie obchodzone jest 4 czerwca w rocznicę przeniesienia jego relikwii. Piotr z Werony jest pierwszym męczennikiem z zakonu dominikańskiego. Módlmy się. Wszechmogący Boże, dla chwały swojego Kościoła dałeś zwycięstwo w męczeństwie świętemu Piotrowi z Werony, który upodobnił się do Chrystusa w jego męce i śmierci. Spraw, abyśmy wstępując w ślady męczennika, osiągnęli radość wieczną przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.